Szczęść Boże, coś wam powiem. Gdyby do naszego miasta, do naszej parafii miał przyjechać przywódca, na przykład prezydent Ameryki, to wszystko by musiało być przygotowane na najwyższym poziomie. Bo to prezydent wielkiego, liczącego się kraju. A teraz wyobraźcie sobie, że Jezus może nieskończenie więcej niż wszyscy przywódcy i aniołowie razem wzięci. Bo jest ponad wszystkim. Bo pochodzi z nieba. Przychodzi z wysokości. A przyszedł na świat po to, by służyć Ojcu i ludziom. I to jest największy problem w naszej wierze. Nie jest nim wiara w Boga, Ojca, w Syna, w Ducha Świętego. Nawet wytłumaczenie, czym jest Trójca, wydaje się być łatwe. Bo trudnością w tym wszystkim jest różnica pomiędzy wiarą, a życiem wypływającym z wiary. Posiadanie wiedzy nie zastąpi posiadania doświadczenia. Jest w nas pewnego rodzaju rozdarcie między wiarą w sercu i umyśle, a wiarą, którą praktykuje czynami. To ukazuje nasz brak pełnego zaufania Bogu. Jakby coś innego mogło go w moim życiu zastąpić. Jakaś przyjemność, jakieś doświadczenie władzy, siły, mocy, jakaś pochlebna opinia. Warto się zdecydować, czy uznaję Jezusa za totalnie prawdomównego. Połowiczność w uwierzeniu Jezusowi niewiele daje. Tak jakby ktoś brał tylko część leków przepisanych przez lekarza i dziwił się, że terapia nie skutkuje. Często o tym, że warto mu wierzyć, przekonujemy się dopiero po fakcie, gdy pojawiają się złe skutki naszego grzechu. A lepiej by było dla nas, gdyby nasz grzech i jego skutki nie przekonywały nas o prawdomówności Jezusa, ale same jego słowa i to, co zrobił dla nas, zwłaszcza śmierć i zmartwychwstanie. On, który był wywyższony na krzyżu, miał większe perspektywy, by przyjrzeć się naszemu życiu. Patrząc z wysokości nieba, widzi dalej niż my. I stąd wypowiada do nas słowa Boże. Nawet więcej, sam jest Słowem Bożym, które otrzymaliśmy na zawsze. Kto przyjmuje Słowo Boże, Jezusa, ten otrzymuje nie tylko pełnię obfitości Ducha Świętego, ale i życie wieczne. Dlatego w pewien sposób wiara jest zmianą perspektywy, która nie tyle zależy od tego, jak my coś postrzegamy, ile od wysokości, na jaką pozwalamy osiągnąć Chrystusowi w naszym wnętrzu. Szczęść Boże.